końcu zaczynamy ligę TOC i to z bardzo pozytywnym akcentem. Dzisiaj sobie otworzymy paczki z gwarantowanymi TOCami i do tego nagrodę za Rivals. Ale zaczniemy sobie od paczki ze sklepu, czyli 81 plus razy 100. Paczka za 1000 FC points, oczywiście paczka 81 razy 100 dzisiaj na powitanie przed drużyną sezonu ligę i mamy 33% na trafienie karty TOC albo TOC plus 25%, a ja szczerze mówiąc trafiłem w tym chyba jakąś kartę TOC, na pewno to było raz właśnie ostatnim razem, więc może tym razem znowu oddać, zobaczmy. Mamy TOC-a, dobra wiadomość, pytanie co to będzie. Anglia, prawo obrońca, a już wiem kto ty jesteś, wiem skąd ty jesteś. Ale z podwójny TOC, Walker, Peters i Kobel, ej! No i dobra paczka, widzowie. To jest naprawdę dobra paczka. Jeżeli chodzi oczywiście o fodder, bo tutaj to jest 81 razy 100. Zobaczymy co jeszcze w paczce. I chyba tyle. Dużo walkoutów. To jest fodder, widzowie. No, patrzcie, nawet ma mało duplikatów. 33 duplikaty. Jeszcze jakieś wymienne będą na pewno. Słuchajcie, takim składem chciałbym w ogóle mieć lepsze zgranie. Naprawdę potrzebuję około 30 zgrania minimum. Co ja tu mam dać, żeby to zgranie było? Czego mi tutaj brakuje? W zasadzie wszystkiego z tego co widzę, bo tak, patrząc po tym co jest na lewo. Aha, właśnie, sobie przypomniałem. Muszę dać jego. Robimy ewolucję w mistrzostwach, muszę nim grać. Aktywujemy sobie ewolucję i zagramy sobie nim, bo akurat brakuje mi tam ba kilka spotkań, żeby go zrobić. To wszystko w ewolucji, niestety muszę grać Food Champions. Nam zostały 4 mecze i 4 chyba musimy wygrać albo rozegrać, nie mam pojęcia co tam jest, ale lecimy. I widzowie, o 19 oczywiście nagrody za już wszystkie paczki jakie mamy, piki, paczki z TOC-ami. Dzisiaj będzie się działo, naprawdę, dzisiaj będzie się sporo działo i mam nadzieję, że te paczki oddadzą. Bo nie ukrywam, chciałbym dzisiaj coś trafić naprawdę dobrego z ligą. Warta się raz kontra FC Drewniaki. Okej, no to pokaż skład, co tam uzbierałeś w trakcie tych toców. Pele, Manem, Lawaska, Sancho. Co to jest? Co to jest? Ostatnie przymiarki przed Food Champions. Formacyjne i nie tylko. Martinelli, ewolucja, gramy sobie nim. Oczywiście nie jest tak dobry jak moja, jak reszta moich zawodników, tak jak właśnie Hemp czy coś. Ale zawsze warto spróbować grać tymi kartami, bo może czymś zaskoczą. Czasami niektóre te karty mają takie ukryte właściwości. Świetnie. Gdzieś tam można odnaleźć jakiś talent ciekawy. Świetne podanie tutaj do Sona. Son strzał, ale obronił Kobel, wow. Świetna parada tutaj Kobla. Martinelli, chociaż tutaj troszeczkę przeszkodził Son! Nie ma gola. Podanie, ale tutaj dobrze Loftuscik zagrał, chociaż jeszcze odgrywamy to do Rolfo. Rolfo szykuje się do biegu po skrzydle. Za daleko wypuszczona piłka. Jeszcze szansa. Dośrodkowanie. Podanie, ale Rafinha to jest faul. I to będzie chyba karny. Nie jestem pewien. Nie, to rzut wolny. Widzieliście jak zagrałem? Umiejętności. Jezu, Havertz, gdzie ty lecisz? Człowieku, uspokój się. Nie za daleko. Chłop to mógłby skakać w dal. Przecież z takim skokiem, kurde. Może by jakiś rekord świata pokonał, nie wiem. Chyba za daleko, człowieku, ja nie wiem. Naprawdę, troszeczkę opanowania. Havertz, rozumiem, że ty może piłka noża nie jest dla ciebie, ale już nią grasz, to graj. Głupia decyzja z mojej strony, ale jeszcze Bisek na szczęście ma tą piłkę. Jedziemy z kontrą na ostatnią minutę. Na ostatnią minutę, widzowie. To jest to. Świetne podanie. I jest jeden gol! Dobra, mamy to w końcu. No udało się, bo już naprawdę myślałem, że to już może się nie wydarzyć. Co sądzisz o ustawionych meczach Leverkusen? Skąd miałby Leverkusen na ustawienie meczów? To jest pytanie. Chyba, że chcą zrobić, nie wiem, Xabi Alonso kontra Carlo Ancelotti. Real Madrid kontra trener, były piłkarz Realu Madryt, nie wiem, szczerze mówiąc, co to za pytanie. Ale Rafinha, oj, to chyba będzie jego moment. Rafinha, wybiegł. Mamy lobika, czy to doleci? Mamy gola! Okej. Mamy 2-0, świetnym lobikiem Rafinha się popisał i mamy 2-0 i to jest właśnie to, od czego oczekuję od Rafini. Tyk, podanie, dośrodkowanie i główką kończy Rafinha po raz kolejny, 3-0. W 90 minucie. Po co ta pauza? Rajuchem. Okej. Okay. Jakiś fan Realu wyszedł. Czas na kolejny mecz. 4 mecze Gabrielem Martinellim i mamy ewolucję. Tylko musimy wygrać te mecze. Najlepiej by było w sumie. Zagrać, wygrać. Świetnie! Rafinha! Co za bramka! I to jest 1-0. Ta bramka to była normalnie petarda świata. Petarda świata. Achtung! Albo nawet nie. Bym powiedział, że to była jakaś bombarda maksima, niczym w stylu Harry'ego Pottera. Chociaż... nie ukrywam, że Rafinha potrafi takie rzeczy, ale nie zawsze mu się udaje, bo często wali w słupek. I jeszcze jeden raz Rafinha! No, tutaj blisko, blisko. Martinelli, Lucas Vázquez, czy to będzie główka Saliba? 2-0. Pięknie. Dobre podłączenie się pod akcję. Pod akcję defensywną, ale dobrze mamy. Tutaj podanie. Świetne podanie górą, jeszcze jedna wymiana. Jeszcze jedno podanie i Rafinha! 3-0.
O, rozłączył się. No to w takim razie, widzowie, czas na tocy Ligę UN. Zaczynamy potężne nowe tocy, nowy tydzień, nowe możliwości, codzienne logowanie mamy. Mamy Kadidiatoudiani. Nowe SBC, 5 składów, 5 na 4. 5 składów, 8, 9, 90 i niżej i informis wymagany, bądź też toc. Musa Sissoko flashback. Mamy potężnego flashbacka z poprzednich FIF i to jest bardzo fajna karta. Wspominkowy za FIFA 19. O, ja go pamiętam bardziej FIFA 20, bo zacząłem grać od tego momentu. Sissoko z FIFA 20 topka. Także 4 składy, tak? 4 składy są na niego. Okej, nowa ewolucja. Ulepszenie TOC Plus. Wchodzą fajne karty, słuchajcie, do TOC Plus i możliwe, że zrobię jedną z ewolucji. Hansko na przykład wygląda fajnie. Naprawdę wygląda fajnie. To możliwe, że go zrobię, albo jego, albo kogoś innego, bo mam trochę mam tych kart TOC Plus. Fajne, fajne te karty. I w takim razie otwieramy 50 pików, 40 pików, 80 plus i 10 pików, 83 plus, a następnie paczki u mnie, bo tutaj naprawdę muszą oddać nam TOC-a i zaczynamy od pierwszego pika. Otworzymy to szybko, także nie będę przedłużał nawet, bo czas mam do 20. I te piki muszą oddać. Lecimy dalej, kolejny pik. Łukasz, nie denerwuj się na grę, weź przykład ze mnie. Oczywiście teraz, to nie mówię, żebyś brała przykład ze mnie, kiedy ja sam wyzywałem na tą grę. Katoto! Pierwsza karta TOC, Katoto, widzowie, z Ligę, z PSG, oczywiście. Czemu nie Mbappé? Kurde blaszka. Katoto, lecimy dalej. Mogą oddać jeszcze te piki. Ma 4 na 4, ma strzały plus, ma fineski, ma bardzo fajne playstyle, czy jest grywalna? Moim zdaniem jest okej, ale nie jest topowa. Nie jest topowa. Lecimy dalej, kolejny piczek. 4 na 4 w sierpniu, średnia, nie jest topowa, tak jak mówię. Powodzenia w bejcie roku, Katoto. Gorszy będzie bejt w paczkach. Kolomuani, czemu nie ma Kolomuani TOC-a? Taki dobry sezon, wydaje mi się. Dobra, kolejny pik 83 plus. Słuchajcie, no Katoto na 10 pików to jest dobra wiadomość. Pytanie, czy w kolejnych pikach coś będzie, ale coś czuję, że 83 plus może oddać. Mamy Mateo, kolejnego TOC-a. Mateo z Paris FC. 4x4, 168 cm. Wrzutki, bateryjka, szlaczek. Nie wiem, to jest taka karta dość średnia, ale zaraz sprawdzimy jej cenę. To będzie bardziej pod foder, będzie podchodzić 80 tysięcy, już 70, 50. Foder. I piki 83 plus zaczynamy. Teraz czas na TOC-a Mbappé. 8-6 parecho. Kolejny pik, tym razem może coś. 8-3, ja pier... Naprawdę, ja nie wiem. Muszę mieć dużą cierpliwość do tych pików, bo widzę, że na razie to gorzej leci niż w tych pikach 80 plus. 86. Dobra. I tutaj może tym razem TOC. Mamy Lale, okej. Okay. To będzie tańszy oczywiście TOC, ale zawsze trafiamy kolejnego TOC-a z Ligę UN. Ładnie. 200 tysięcy, 100 tysięcy, 50, 30. Już to już będzie foder. Kolejny pik. Lepiej chyba sypie niż tydzień temu, co? Moim zdaniem. O Jezu, przepraszam, nie wziąłem Rudigera. Przepraszam, nie zauważyłem go dosłownie. Miałem go na wyciągnięcie ręki, a jakoś tak nie spojrzałem na niego. I 87. Okej. Okay. W takim razie paczka dwóch piłkarzy 87 plus i oby w tym był TOC i mamy niebiesko. Dobra wiadomość. Anglia, o nie. Nie, no czemu w trakcie toców w Ligę trafiam takie... Czekaj, moment. Złota karta, a za nią... To będzie jakiś... Kto to jest? O Boże. No, podwójny troll na tej paczce. Podwójny troll, przecież to... Ej, to nie... Ja już liczyłem, że to nie będzie Davis. Ja naprawdę liczyłem na to, że to nie będzie już Davis. Jest niebiesko, błagam, Francja, Niemcy. Okej, okay, co to jest? Niemcy, napastnik? Wolfsburg? Pop. To będzie Pop. Ale czekajcie, za nią, francuski Ligę TOC, Mbappé. I to musi się wydarzyć teraz. Lala. Nie, to nie będzie Lala. Bentale. Jaki Bental? Kto to jest Bental? Kto to jest? I mamy niebiesko z paczki dwóch piłkarzy 86 plus, tym razem Holandia SEO i to jest Van Dijk. No, te dwa tygodnie temu. De Ligt. A za nim Mbappé. O kurde, kto to jest? Del Castillo. No, fajnie, nie znam cię. Lecimy dalej. 400 tysięcy, 300 i to on jest, jednak jest drogi. Wow, jego cena normalnie topowa. Paczka czterech piłkarzy 85 plus i mamy znowu niebiesko. Niemcy znowu. Aj, poczekajcie, to będzie podwójny walkout. Tak, to jest znowu ona. Bogini niemieckiej ligi, niemieckiego futbolu, ale za nią Mbappé! Nie warto było. Walker Pitt, dajże spokój. Człowieku, ja nie chcę tego. Nie chcę Walkera Petersa. Widzowie, mamy paczkę z TOC-em dowolnym i w tym momencie mamy też karty TOC Ligę w tej paczce. W takim razie zobaczymy, czy trafimy jakąś kartę z Francji. Oby coś tutaj oddało. Francja. Oj, niestety Dania. Nie, no to jest... Słuchajcie, ile razy trafiam tego Dreyera, to jest po prostu niemożliwe. Gwarantowana paczka z Dreyerem. To jest autentycznie po raz kolejny to samo, co trafiliśmy z poprzedniej paczki. Gwarantowane jest dowolnym tocem. A tfu, damy to na przepał. Co tydzień Dreyer? No, dokładnie. Jest toc. Czy to będzie Francja, to będzie Portugalia. To będzie Szpo, to będzie Bruno w podwójnym okaucie. Także nie oczekujmy, że będą tutaj podwójne tocy, ale może za nim.
Verman z PSV. Okej. Proszę. Anglia znowu. Prawo obrońca nie. Liverpool, no to coś nadzieja jest jeszcze, że to nie będzie Walker Peters w tej paczce. Jest nadzieja na to, że nie będzie to Walker Peters, ale będzie to Donnarumma Tots. Witamy serdecznie pierwszego Donnarumę na tym strumyku. Donnarumma w każdym domu. Kolejna paczka i mamy Totsa. Błagam tym razem, Niemcy znowu, no co to jest bramkarz? Neuer? Nie, to będzie Ter Stegen, ale dobra ocena. Pytanie, kto za nim? Tym razem, widzowie, tym razem Mbappe. Nie, to jest Dante? No taki Saliba, no Foder, Dante, legenda. My sobie zaczniemy od tej Bundesligi, no bo już Bundesliga się skończyła i tak naprawdę w dowolnej oczekujemy Totsa z Ligę, ale też jestem ciekawy, co będzie z Totsa Bundesligi. Jako pierwsza paczka pójdzie oczywiście, także to jest ostatnia szansa na Harry'ego Kane'a, na Frimponga, na Wirtza, na Grimaldo. Jedna z tych czterech kart musi być w tej paczce. Niemcy, Esio, oj nie, Jonathan Tah, to będzie Anton. Anton. Jest i on. Znowu Anton. Mamy Anglię. Lewa obrońca? Ipswich, to będzie Davis. O mój Boże, jakby... Tak, tyle. Nie komentuję nawet. Nie ma sensu. Paczka czterech piłkarzy 87 plus, do tego 785 plus, paczki za 50 tysięcy, paczki za 100 tysięcy mega paczki. To jest to, co nas dzisiaj czeka. W takim razie w tym będzie to, coś czuję. I mamy niebiesko, Obeligę, mamy Szwajcarię, SPD, to będzie jakiś... Kurde, Monaco. Zakaria? Wow, moment, Zakaria! I Locko, Locko, Locko! Ale piękne tocy. Ale ten Zakaria, wow! Uhuu, ile to kosztuje? 200 tysięcy? 220? Co, czekaj, przewertujemy to, z tego sporo tutaj. Milion ktoś wystawi za 200 tysięcy, milion? 200? Dobra, to jest tanie. Dobra, kolejna paczka czterech piłkarskich kart, 87 plus, proszę, to w ligę? Mamy, dobra, obie ligę. Endler. Dobrze, oblak, 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 Boże, to nie ta flaga znowu. A za nią... Pawłowicz. Pawłowicz, dzięki. Dzięki, eSports. Mamy niebiesko. I tym razem Brazylia. Esio. Marquinhos. Ajajaj. Dante. Donnarumma. Marquinhos. Tak blisko. Tak blisko. Mamy to co z paczki za 50 tysięcy. Anglia. Nie, dobra, to jest scam. Nie, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Moment. To nie jest scam. To nie jest scam. To nie jest scam. To jest TOC i zanim ligę będzie TOC. Okej, okay, moment. Co to jest? Pawłowicz, nie. Nie. Błagam.